3 punkty. Pierwsze w tym roku zdobyli piłkarze Górnika Zabrze w ramach 21. kolejki T-Mobile Ekstraklasy. Remisem zakończyło się za to spotkanie zabrzańskich szczypiornistów z Wybrzeżem Gdańsk. 2-0 na korzyść Zabrzan zakończyło się pierwsze spotkanie górniczych drużyn. Trójkolorowi chcieli powtórzyć ten wynik w meczu rewanżowym, tym bardziej, że spotkanie z Koroną Kielce zakończyli remisem. Początek meczu należał jednak do gospodarzy, którzy częściej atakowali bramkę rywali. Na szczęście bezskutecznie. O wiele gorzej było pod bramką Łęczan. Szansę na pierwszego gola już w 7 minucie miał Madej. W 28 minucie gola dla Zabrzan próbował zdobyć Iwan. Niestety również bezskutecznie i na przerwę oba zespoły schodziły z bezbramkowym remisem. Początek drugiej połowy nie przyniósł zmian. Gospodarze próbowali przebić się przez obronę Zabrzan, a ci starali się wstrzelić w końcu w bramkę Łęczan. W 62 minucie okazję zmarnował Gergel. Trójkolorowym udało się w końcu trafić do bramki gospodarzy w 77 minucie, kiedy po podaniu Jerzak gola zdobył Kosznik. Drugą bramkę dla Górnika mógł zdobyć Łuczak. Niestety zawodnik był na spalonym i ostatecznie mecz zakończył się wynikiem 0-1 dla trójkolorowych. Po tym pierwszym meczu na inaugurację chcieliśmy u siebie w domu zdobyć 3 punkty, no tam się nam nie udało. Pomimo tego, że graliśmy w przewadze, zdobyliśmy ten punkt, no i tu jadąc na Łęczną chcieliśmy zdobyć 3 punkty, no i zdobyć tą twierdzę, która do tej pory nie była zdobyta. Strzeliśmy bramkę i to na pewno cieszy. Jesteśmy zadowoleni i zadowoleni przede wszystkim z wyniku, no i zadowoleni z tej sposobu gry, sposobu organizacji gry. Cieszy to tym bardziej, że po tej niewykorzystanej sytuacji Romana bardzo, bardzo natarczywie nachodziły myśli, że to się zemści. Na szczęście dzisiaj ta reguła nie weszła w życie. W ramach następnej kolejki 28 lutego o godzinie 18 Górnik Zabrze zmierzy się ze Śląskiem Wrocław. Z Wybrzeżem Gdańsk zmierzyli się w sobotę zabrzańscy szczypiorniści. Niestety od samego początku trójkolorowym brakowało skuteczności. Już po kilku minutach gospodarze prowadzili przewagą 3 punktów. Na szczęście na wysokości zadania stanął Sebastian Kicki, który dzięki skutecznej obronie pozwolił kolegom doprowadzić do remisu. Do końca pierwszej połowy gospodarze atakowali, a trójkolorowi odrabiali straty. Na szczęście skutecznie i pierwsza połowa zakończyła się remisem 13-13. Początek drugiej połowy należał do Zabrzan, którzy dzięki Michałowi Kubisztalowi i Pawłowi Niewrzawie w końcu objęli prowadzenie. Szczęście nie trwało jednak długo, już w 40 minucie gospodarze znów byli na prowadzeniu. Dwupunktową przewagę gdańszczan udało się zniwelować dopiero na chwilę przed końcem spotkania dzięki bramkom Niewrzawy i Kubisztala, którzy doprowadzili do stanu 28-28. Kontra gospodarzy została skutecznie zablokowana i spotkanie zakończyło się ostatecznie remisem. Szanse na kolejne punkty zabrzańscy szczypiorniści będą mieli 28 lutego, kiedy to zmierzą się z Wisłą Płock. W Zabrzu odbył się pierwszy halowy Puchar Polski w speedrowerze. Szybkość, rowery, adrenalina, rywalizacja z kolegami z toru. Na tym właśnie polega speedrower, dyscyplina, która jest połączeniem kolarstwa ze sportem żużlowym. Sprzęt wzorem motocykla żużlowego nie posiada przerzutek czy hamulców. Napędzany jest siłą ludzkich mięśni. Kierownica profilowana specjalnie, to może pokażę na przykładzie tej roweru. Taka zakrzywiona do środka, żeby poprawić koordynację i generalnie sterowanie rowerem. Przełożenia są bardzo nietypowe. Ja na przykład jeżdżę z przodu zębatka 34, z tyłu 18, to takie dosyć ciężkie przełożenie. Pedały wyściełane, a najlepiej papierem ściernym, ewentualnie jakąś powierzchnią, która by tarła o gumę, tak żeby noga się nie zaślizgnęła. W Polsce jest to dyscyplina niszowa, ale zyskuje coraz szersze grono entuzjastów także wśród pań. To także sport dla kobiet? Tak, mimo że tak na pierwszy rzut oka może się tak nie wydawać, bo jest to bardzo mimo wszystko kontaktowy sport. W Polsce jeszcze nie tak rozpowszechnione wśród kobiet, na Wysłach Brytyjskich owszem. Dużo ludzi przychodzi do nas na tor i ogląda nasze zmagania na torze. Jestem zawodnikiem pierwszoligowej drużyny Śląska Świętochłowice. W sporcie tym mamy wiele sukcesów, utalentowaną młodzież i zaliśmy ostatnio 4. miejsce w lidze ogólnopolskiej. Cały czas staramy się o medal. Choć speedrower w Polsce uprawiany jest zaledwie od 20 lat, to właśnie reprezentanci naszego kraju należą do najlepszych na świecie w tej dyscyplinie. Polska jest mekką światowego speedrowera. Nasze umiejętności, mimo że na świecie od ponad 70 lat w Anglii, w Australii, w Irlandii, w Szkocji ścigają się w ten sposób zawodnicy, my mamy predyspozycje niesamowite. Po 20 latach zdominowaliśmy, można powiedzieć, cały świat, więc kraje, które od lat już
trenują i uprawiają ten sport, muszą w tej chwili jakby pozostawać w cieniu polskiej reprezentacji narodowej. Wyczyny najlepszych, m.in. indywidualnego mistrza świata Marcina Szymańskiego, mogliśmy podziwiać w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zabrzu podczas halowego Pucharu Polski. To jest wysiłek dosyć ciężki, trzeba mieć doświadczenie, trzeba wiedzieć, jakie przełożenie. Byle kto z ulicy na pewno zawodów wysokiej rangi nie wygra. Do tego dochodzi presja, doświadczenie, inteligencja na to, że bardzo wszystko się szybko zmienia, także prosto nie jest. Swoich sił w pierwszych zawodach speedrowera rozgrywanych pod dachem próbował także mistrz świata z 2011 roku Łukasz Nowacki. W zawodach jadę po raz pierwszy, aczkolwiek miałem okazję do trenowania w Anglii, tylko że już przejechałem sobie tutaj jedno kółeczko i widzę, że jednak nawierzchnia jest troszeczkę inna, więc różnie to może być. Ma pan jakiś sposób na to, żeby wygrać? Mam. Zdradzi nam pan? Nie. Prawie 50 zawodników do Zabrza przyjechało na zaproszenie posła ziemi śląskiej Tomasza Kłogowskiego. Padłem na to, że kiedy aura jest troszeczkę nieprzychylna, trudno jeździć jednak na rowerze w mrozie, żeby spróbować jakieś zawody organizować w hali. Jeszcze nie wiedziałem, że takie zawody odbywają się generalnie w Europie. W Wielkiej Brytanii są bardzo popularne. Uznałem, że ta hala w Zabrzu to idealnie się do tego nadaje. Spotkała się z dużym, dobrym przyjęciem środowiska speedrowerowego. Zawodnicy z całego kraju przyjechali. Myślę, że otwieramy nowy etap w historii polskiego speedrowera i będziemy cyklicznie się spotykać tutaj.